Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj parę słów powiem o kominie systemowym i muszę wam niestety pokazać pewną głupotę. Komin mi cieknie i muszę to naprawić. Dzisiaj jest jedyny dzień taki słoneczny, ciepły. Pokażę wam dlaczego bywają pewne głupoty, pomimo że kupiliśmy komin dobrej firmy i to z pełnym oprzyrządowaniem, jakby widzicie tam strażaka na górze i to wszystko jest z jednej jakby firmy. Nic nie kombinowałem tutaj samemu i już wam pokazuję jak działa taki komin. Zaczynając tutaj od parteru, widzicie, no mam już otynkowany, więc tutaj mamy jeden pion wentylacyjnych, dwóch kanałów, a tu mamy drugi, wentylacja i przewód dymowy, tutaj o, wkład ceramiczny jest. Tu mamy tak zwane właśnie jakby, już teraz to nie pamiętam nawet nazw dokładnie, ale chodzi o to, że skropliny tutaj na dole schodzą. Mamy otwierane, możemy, wyczystka dolna to się chyba nazywa, nie pamiętam już. Mamy tutaj sobie po prostu przewód kominowy, możemy zobaczyć, tu chyba muszę wam na tym pokazać, o. Tam jest taka dziurka, jakby się woda wykraplała w kominie gdzieś i spadała, no to tutaj wtedy wylatuje tą rurką, sobie przeduszkę założyłem, wylatuje tą rurką i jak widzicie wylatuje mi, właśnie dlatego będę wchodził na komin, ale to za chwilę wam powiem. Można oczywiście tędy wyczyścić nadmiar jakichś osadów, które gdzieś tam spadły, ewentualnie można sobie właśnie taką kamerkę wsadzić i po prostu zobaczyć do samej góry, co tam się dzieje, tak? Można tu wyczyścić, można właśnie sprawdzić, czy gdzieś się woda nie leje. Tu mamy wentylację jedną z łazienki, a po drugiej stronie, za tą ścianą, przejdziemy tam, będą kolejne dwie wentylacje. Jedna jest przez ścianę przeprowadzona, na razie tak prowizorycznie, taką rurą karbowaną, chociaż ona nie jest zbyt dobra. Ale potrzebowałem po prostu szybko zrobić. Jedna rura jest tutaj wyprowadzona w spiżarni. Tu mamy drugi przewód kominowy, taki znaczy wentylacyjny, który jest wyprowadzony tutaj w kuchni, tak? I tu jesteśmy na piętrze. Jak widzicie, podłoga też nie dosięga jakby do, no po prostu do komina. Jest albo 5, albo tu to nawet z 15 już centymetrów praktycznie jest dziura. I tutaj, moi drodzy, mamy dwie rzeczy. To po lewej wentylacja w łazience. Druga rzecz, którą wam tutaj pokażę, to jest górna wyczystka. Czyli coś takiego, co zwykle ludzie nie montują. Jeszcze do tego oczywiście drzwiczki są tu i na dole i na górze, ale na razie nie mam. To po prostu można wyjąć i można zobaczyć. Czekajcie, ja to odłożę, żeby mi nie upadło. I tutaj mamy kanał dymny, dymowy, czy jak to się zwie. Możemy sobie zajrzeć do niego. Możemy włożyć tutaj właśnie kamerę na przykład. Zajrzeć sobie, co tam się dzieje na górze. Teraz mi trochę ostrość zgubiło. Troszkę się poprawiło. Tam już widać strażaka na samej górze. Możemy też oczywiście włożyć odwrotnie. Otwierając na dole wyczystkę, będziemy widzieć światło. Ja teraz ją zamknąłem. Ale coś tam... coś tam widać? Chyba nie. Jak się na dole otworzy wyczystkę, to tu widać też cały przewód, kanał ten dymowy, dymny, wydymany widać. I po co to jest? No słuchajcie, dla mnie głównie po to, żebym ja mógł tam zajrzeć. Żebym wiedział, że zaglądam tam i patrzę, że jest dużo sadzy, że komin miał mieć... przewód kominowy miał mieć 20 cm średnicy, a wsadzam miarkę, jest 15 albo 10, to znaczy, że po prostu bardzo źle coś działa, trzeba wezwać kominiarza, który wyczyści nam stąd komin, do góry dając szczoty albo na dół. Oczywiście warto też mieć schody na górę i zaraz wam je pokażę i będę tam wychodził, ale to jest fajna rzecz, bo możemy sami zobaczyć, co się dzieje w naszym przewodzie wentylacyjnym, kominowym tutaj ten. Niestety ja dzisiaj muszę wyjść na zewnątrz. Jesteśmy na górze. Widzę, że czeka mnie więcej roboty niż myślałem, dlatego że raz, że tutaj ktoś skrzywił wkręt, trzeba to zaizolować. Trzeba zaizolować też tu, bo niestety tu jest na przykład zaizolowane, a tu już nie.
No i teraz tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, tu jest grzybot wentylacji, kanalizacji, jeszcze tego nie powiedziałem. To jest w ogóle osobna rzecz, nie idzie w przewodzie wentylacyjnym kominowym, tylko osobny będzie, rura będzie obok prowadzona, ale właśnie takich grzybów na dachach jest czasami no multum po prostu i to mnie jakoś zniesmacza strasznie do tego, żeby tak dużo tego robić. Tu mamy, słuchajcie, takie ławy. To są ławy kominiarskie, a nie stopnie kominiarskie. Zobaczcie, jak ja sobie na tym stoję, to dwie nogi mi się mieszczą, trzecia by mi się zmieściła, jakbym miał. Stopnie kominiarskie są takie, że tylko nogę można postawić jedną i to tak nie bokiem, tylko wzdłuż, więc tak średnio bezpieczne to jest. I tutaj wyliczył fachowiec, że trzy nam wystarczą. No i oczywiście okazało się, że musiałem dwa dokupić, domontować, bo nie wystarczyły. Co za mózg to wymyślił, że jak leje się woda, to nie tylko się leje na to, ale również tu, tu i po prostu zlatując po tym, wciska się w te szczeliny i wpada nam do komina. I jeszcze muszę rozebrać to i zobaczyć, czy tu czasem też nie trzeba zaizolować. To jest wkładane tu i teraz jeżeli coś po tym będzie spływać, to niestety będzie spływać do środka. Także dla mnie to powinno być kompletnie na odwrót, czyli te wszystkie mocowania powinny być od zewnętrznej strony. Wtedy i dym wchodzi bezpośrednio w rurę i jest wyrzucany na zewnątrz, a nie, że ta rura jest węższa niż ta poprzednia. Do tego deszcz nie spada do środka, tylko na zewnątrz. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. To się nie wkłada odwrotnie, bo to już pytaliśmy, sprawdzaliśmy, cudowaliśmy. Tego się nie zakłada w ten sposób, bo nawet się nie da tego założyć w ten sposób. Tu jeszcze musiałem kawałek, się kapnęło tym, co robili, kleju i też mógł tutaj robić taką szczelinę. Także no nic, wesoło. Nie podoba mi się to, jak to jest montowane, no ale co zrobić. Dobra, wykonujemy pracę i tyle. Nie nagrywam, bo szkoda mi, mówię, ryzyka. Słuchajcie, zrobione. Może nie jest to estetycznie przepiękne, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby było szczelnie. Zaizolowałem i tu, bo ta rura jest w środku rury ceramicznej. Zaizolowałem tu, bo w środku jest tej rury, która jest w środku ceramicznej. Więc dla mnie to jest jakieś takie chore, że tylko to tak naprawdę chroni tam resztę, ten wentylację i tak dalej. No fajnie, ale to też nie jest zaczepione tak naprawdę tak jak powinno. Troszeczkę dzięki temu mam dodatkowo usztywnione to, bo tak to było tak powkładane i nie kazali tego nie przyklejać, nie wiercić nic, żeby właśnie ani tam później nic nie rdzewiało, ani żeby tego nie przytwierdzać, bo w razie, jeśli trzeba będzie komin wyczyścić, jednak tu od góry zajrzeć do niego, zajrzeć to jeszcze się da, ale wyczyścić, to żeby można było to wyjąć, a nie, że tam jest to pomocowane na nie wiadomo co, no to przepraszam bardzo, jest to tylko silikon, uszczelniacz dekarski i ja mogę to zawsze po prostu nożykiem tutaj troszeczkę podziałać, pościągać i to się wyjmie, więc nie ma z tym problemu, albo zrobię to sam, albo będę po prostu wzywał kominiarza, który się zgodzi na to, że musi to jeszcze zrobić, dostanie na piwo więcej. Po prostu, wiecie, robią to niby fachowcy albo producent, a jednak mi się woda do komina leje i to mocno, więc myślę, że to jest główna przyczyna. Oczywiście, że komin, zobaczcie, jest tak zrobiony, że jeżeli nie ma dużego wiatru, ale jakaś mrzawka pada pod pewnym kątem, to zawsze może się zdarzyć, że coś tam napada. Ale jednak moim zdaniem nie aż tyle. No i moi drodzy, praca skończona, urąbałem się trochę, ja się czuję dosyć bezpiecznie na tych ławach. Kąt dachu to jest 40 stopni, no około 40 stopni, więc nie jest to jakieś bardzo strome. Mam tylko 5 stopni, wychodzę sobie elegancko przez okno, może to tak nieporadnie wygląda jak mnie obserwujecie tutaj z dołu, ale no ja specjalnie nie będę dla was podskakiwał i salta robił, tylko chcę to zrobić bezpiecznie, dlatego się nie popisuję. Pokazuję wam, żebyście zwrócili na to uwagę, jak będziecie mieli komin montowany, żebyście od razu powiedzieli, zwrócić tym, którzy to wykonują, uwagę producentowi, zapytać się producenta, czy też zwrócić mu uwagę, że to jest dziwne rozwiązanie.
lecą sprawdzić od góry. Na bank Niemcy. Widzieli, że siedzę na dachu i chcieli mnie zestrzelić, ale takiego, o, już zszedłem. Dobra, czekamy na deszcz. Moi drodzy, jak może słychać, pada. Pada od 2 godzin tak intensywniej. Rurę mamy pustą. Troszeczkę mam zawilgocony ten karton, ale to dlatego, że ta resztka wody, co tutaj była we wiaderku, po prostu podciągnęła mi. Ale ani nie ma tutaj żadnego śladu, ani tu. Rura w środku tutaj jest sucha. Mam jeszcze latarkę na głowie. Zajrzymy, co się tutaj dzieje i zajrzymy, co się dzieje na piętrze. Czy tam jakąkolwiek wilgoć widać, czy nie widać. Tutaj jak na razie widzę, że na ekranie to tak przekłamuje troszeczkę, ale generalnie tu jest sucho. Ujja, ale bym się wyfiknął. Już jesteśmy na górze. Zajrzymy sobie tutaj. O. Suchutki komin. Wy nie widzicie tutaj nic, kurczę. O. Komin jest suchutki. Te takie kawałeczki jakby co... co się wydaje, że coś leci, że coś kapie, to są takie kawałki jakiegoś pyłu, kurzu, ale naprawdę komin jest całkowicie suchy. No i moi drodzy, taki deszcz udowodnił mi, że to była główna przyczyna wody w kominie. Oczywiście, że się zdarzy tak, że czasami będzie tak słabiutki wiatr, że nie zdąży obrócić tego strażaka jakby. Nie da rady go jakby tak obrócić, a woda będzie gdzieś tam delikatnie pod jakimś skosem padać i troszeczkę coś tam nakapie do tego, przez tego strażaka nawet. Oczywiście, że może być czasami taka ulewa, ściana wody i wręcz po prostu no wichura taka, że zawieje z deszczem i wleci do komina, a dopiero on się odwróci, ten strażak, więc no ogólnie rzecz biorąc mogą być sytuacje takie skrajne, ekstremalne, które spowodują to, że będziemy mieli jeszcze wodę, właśnie te skropliny tutaj na dole, ale no, nie może być tak, że przy jakiejś mrzawce, że przy zwykłym deszczu ciągle mamy mokry cały przewód kominowy i tutaj na dole tę całą wyczystkę, ten, co nie pamiętam jak się nazywa to na dole właśnie do odprowadzania wilgoci, to ma jakąś swoją specyficzną nazwę, już to jest nieważne, bo teraz to praktycznie w każdym kominie coś takiego montują. No i jak widać, była to główna przyczyna tego, bo jeżeli pada już mi tutaj łącznie tak wcześniej godzinę, teraz dwie, pomiędzy jeszcze też trochę tam kropiło taka mrzawka, powinno być cokolwiek, jakakolwiek wilgoć powinna się w kominie pojawić. W tej chwili nie ma wcale. Czy ta moja praca rozwiązała problem, czy tylko go troszeczkę ograniczyła, czy co, to się jeszcze okaże. Ale ja już w tej chwili widzę, że to naprawdę bardzo dużo dało. Bo normalnie po takim deszczu miałbym już 1-2 centymetry wody w takim wiaderku. A teraz nie mam nawet kropli, więc widać, że to rozwiązanie jest jakieś dziwne. Albo ktoś nie umiał nam tego wytłumaczyć, jak mamy to zrobić. Nie wiem, sam. Zwracam wam uwagę po prostu na to. Tyle. Do zobaczyska. Jak macie jakieś rady co do takich różnych kominów, rozwiązań, napiszcie coś. Chętnie sam przeczytam, bo też na pewno wszystkiego nie wiem. Pa, pa.